To jest właśnie charakterystyczne, o czym wszyscy dzisiaj zapominamy. Tamte czasy to był zdecydowanie czas hardware'u. Tamte czasy to wszyscy traktowali software jako coś, co jest dodatkiem, coś, co musi w jakiś sposób gdzieś tam w tle tej maszyny funkcjonować, żeby zapewnić jej płynne działanie, płynne realizowanie tych zadań, do których jest skonstruowana. Natomiast był to czas zdecydowanie sprzętu, był to czas zdecydowanie pudeł, szarych jeszcze wtedy, brzydkich, sprzedaży dużego wolumenu, jak za tym idzie także i dużej wartości. Dopiero następne lata przyniosły to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, ale to jest temat na być może późniejszą rozmowę, czyli dominację oprogramowania, dominację software'u, dominację baz danych, dominację mobilności, czyli tej trzeciej platformy, o której dzisiaj mówimy. Wtedy zdecydowanie to był hardware, hardware wtedy rządził, typowa dystrybucja hardware'u wtedy rządziła i to były zdecydowanie początki branży informatycznej, kiedy mieliśmy może mniej z produkcją tutaj jakąkolwiek w Polsce do czynienia, tylko mieliśmy przede wszystkim do czynienia z dystrybucją sprzętu sprowadzanego ze źródeł, z fabryk różnych firm za granicą tutaj do tejże Polski. Ale istotny moment, ponieważ on powstał pozwolił całej masie firm rozwinąć się razem z tymi vendorami, razem z tymi dostawcami. Ja mogę mnożyć dziesiątki opowieści o tym, jak firmy, które znam od podstaw, kiedy były zakładane, kiedy było jedno albo dwóch właścicieli, którzy tworzyli te firmy, jak te firmy dzisiaj są często na giełdzie, często potężnymi dostawcami usług informatycznych, sprzętu nadal, ale już jednak bardziej mówimy o rozbudowanych usługach informatycznych. Jak te firmy przeszły wspólnie z nami, wspólnie z innymi dostawcami ścieżkę rozwoju, która chyba by nie miała tego początku, gdyby nie właśnie ten rok 92, 93, kiedy to wszystko się w ten czy inny sposób zaczęło. To, co ja z tamtych czasów najfajniej wspominam, to dwa takie wydarzenia, które w branży informatyczną, które były kluczowymi wydarzeniami w ciągu roku dla branży informatycznej. Jedno wydarzenie to były targi w Poznaniu, targi InfoSystem w Poznaniu, a drugie wydarzenie to były targi, również targi CEPiT w Hanowerze. Cała branża w tamtych czasach, i to było chyba prawie do końca lat 90. Cała branża rzeczywiście krążyła wokół tych wydarzeń. Pamiętajmy, to są czasy przed internetem. Pamiętajmy, to są czasy przed dominacją internetu jako medium informacyjnego, które zastąpiło całą masę różnego rodzaju innych wcześniejszych wydarzeń. Pamiętajmy, że to były czasy, kiedy ludzie jeździli na targi, kontrahenci handlowi jeździli na targi, żeby rzeczywiście kontrahenci handlowi zawrzeć pewne kontakty, nawiązać pewne kontakty. Dystrybutorzy, dealerzy z dostawcami itd. Miliony godzin spędzonych, miliony dyskusji, fantastyczny czas. Ja pamiętam te wspaniałe czasy InfoSystemu Poznańskiego, które ty też, jak sądzę, doskonale pamiętasz, kiedy przyjeżdżaliśmy i stoisko jednej czy drugiej firmy polskiej już wtedy potrafiło być olbrzymim pawilonem, w którym aż tętniało jak w ulu od fantastycznych wydarzeń, fantastycznych rozmów. I wtedy ta branża rzeczywiście się tworzyła, rzeczywiście się kierowała. Pamiętam z drugiej strony w marcu targi CEBIT w Hanowerze, gdzie wszyscy po tych targach lądowali w jednej wspaniałej, wielkiej hali monachijskiej, typowej hali bawarskiego piwa, która do dzisiaj prawdopodobnie tam funkcjonuje i do dzisiaj rzeczywiście wiele się dzieje w postaci spotkań tego rodzaju, ale targi już nie istnieją. Targi już są zupełnie innymi targami. Natomiast dla nas dzień się wtedy na tych targach rzeczywiście dzielił na dwa etapy. Do końca targów, do końca pobytu na stoisku, gdzie tych rozmów samych, w tej porze mniej więcej około 17-18 już wszyscy traciliśmy głos. Po tej ilości rozmów, które tam były odbywane z różnymi partnerami handlowymi. I druga część wieczorna, kiedy ci sami partnerzy handlowi, my wszyscy przenosiliśmy się razem, oczywiście karawaty na bok, oczywiście marynarki na bok, wszyscy lądowaliśmy w tej hali monachijskiej, no i tam się rzeczywiście zaczynało pewne odreagowanie. Być może pamiętasz tańce na stołach z kuflami piwa i przedziwne rzeczy, które tam się działy. Fantastyczny czas.